ostatni już. Chapter. Chapter. Jest, wyszliśmy i księżyc piękny. W pełni. To jest też takie dosyć mocno. Tak. Znaczące. Tak. Co my tu mamy? Jakiś namiot. Namiot. Jest muzyczka. Ja nic nie słyszę. Teraz ja nic nie słyszę. Teraz opowiem. Siedziałeś sobie tu i obserwowałem, jak dwa odrzutowce wycinają równoległe białe linie na nieboskłonie. Weszli na nieznane terytorium, a ja podążałem za nimi przez 21 minut, póki nie zawrócili nieopodal Sandport i zginęli z zasięgu mojego wzroku. Gdybym był mewą, to opuściłbym swoje gniazdo i dołączył do nich. Odmawiając tlenu swojemu mózgowi, zgodziłbym się, zagłudziłbym go i cierpiałbym transcendentnie z udzenia. Roztrzaskałbym coś tam. Generalnie chciałbym umrzeć razem z nimi. O, coś słyszeliście. Jest muzyczka. Tak. No właśnie, świeczki jako, prawda, pamięć o zmarłych. Nie wiem, co tam... No, ta puszka od farby. I zobacz, i światełka na wodzie. I returned home with a pocket full of stolen ash. Half of it fell out of my coat and vanished into the car's upholstery, but the rest I carefully stowed away in a box I kept in a drawer by the side of my bed. It was never intended as a meaningful act, but over the years it became a kind of talisman. I'd sit still, quite still for hours, just holding the diminishing powder in my palm and noting its smoothness. In time, we will all be worn down into granules, washed into the sea and dispersed. There were chemical diagrams on the mug he gave me coffee in. Sticky at the handle where his hands shook. He worked for a pharmaceutical company with an office based on the outskirts of Wolverhampton. He'd been travelling back from a sales conference in Exeter, forming a strategic vision for the peddling of antacid yogurt to the European market. You could trace the connections with your finger, join the dots, and whole new compounds would be summoned into activity. Widząc stąd swoją armadę, zabrałem wszystkie listy, które chciałem ci wysłać, jeśli udałoby mi się dotrzeć do Stałego Lądu, ale zamiast tego zebrałem je na dnie swojego tornistra i rozrzuciłem je na opuszczonej plaży. A potem wziąłem każdy z osobna i złożyłem je do łodzi, złożyłem cię w kant, a potem przy zachodzie słońca wiesiłem w morze swoją flotę. W 21 kawałkach rzuciłem cię na pasmo Atlantyku, siadłem i patrzyłem, jak cała toniesz. I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. To są listy? Tak. Mówiłem ci, że to są, że on czyta listy. Nie, nie to.
To, że on czyta listy, to się zgadzałam w sumie. To jest smutna historia. Sudden, coś tam, from heaven, shone around him, and he flew to he. And he fell to the ground. To the ground. Yeah. Fell to the ground. Musisz chyba zejść tutaj. A nie wejść na górę? A nie wiem. No bo utonę tak. Utonę razem z nią. I wracamy na początek, nie. Chciałbyś. Nie. Pora skończyć tę grę. No właśnie, denerwuję. Idziemy. Może do anteny musimy dojść? Pewnie tak. I zadzwonimy. Bo tu nigdzie nie ma zasięgu. No, przerywa. No nic ci na to nie poradzi. Co oznacza? Mamy kiepski sprzęt, to przerywa. Gdy Paweł padł martwy na drodze do Damaszku, reanimowano go poprzez uderzenie go w klatkę piersiową kamieniami zebranymi z pobocza. Życie opuściło go na 27 minut. To wystarczająco długo, by opadł poziom tlenu w jego mózgu spowodowało halucynacje i iluzję transcendencji. Kończą mi się środki przeciwbólowe, a księżyc stał się niemal nieznośnie jaskrawy. On jest tym Pawłem? No właśnie, możliwe, że tak. Chociaż tam było coś, że spotkał Pawła, nie wiem. Kończą mu się środki przeciwbólowe? Mhm. Rozpocząłem swoją żeglugę w bezdennej papierowej łódce. Polecę na nią na księżyc. W samą porę zostałem złożony w kant. To była słabość życiowej kartki. A teraz usiadłeś na drugiej stronie papieru. Widzę twoje atramentowe ślady, które wsiąkają we włókno. Rozetrzoną na miazgę roślinność. Jak woda nas przymoczy, a klatka się rozpadnie, to się ze sobą zlejemy w jedną całość. Gdy ten papierowy samolcik opuści skraj klifu i wyrzeźbi równoległe ślady w ciemności, to staniemy się jednością. And carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Co robisz? Idę. Ale w drugą stronę. A tu się nie. Nie, tu się tak nie przejdzie, nie. Myślałem. O. And. Presiding. He was. Presiding. Coś tam. Of his journey. Journey. Trochę jak dwoje analfabetów, nie? Także ten, tutaj też coś jest. Tutaj też coś jest ten. Nerd. And was come near to Pain. Nie wiem. Ktoś do mnie na Skype napisał, przepraszam. W takiej chwili. Widać, że to jest już. Gwiazdy zaczynają świecić się na czerwono. And he was there. Gdyby tylko Donnelly tego doświadczył, zdałby sobie sprawę z tego, że tak jak ja, był swoją własną linią brzegową. Tak jak ja staje się tą wyspą, tak samo on stał się swoim syfilisem, który uciekał do płonących synaps, kamieni i zakażenia. Without
slide. Myślę, że będziemy skakać z tego klifu. On właśnie potwierdził to, co ja mówiłam. Co powiedział? Nie. 60 sekund. Na. Tak. Ciekawe, że zdążymy. Biegi, nie no. Pan nie zdąży. Nie da się. I takie będzie odliczanie jeszcze. Wracam do swojego auta, gdy jest po wszystkim. Ręce wciąż mi się trzęsą, a impet zdarzenia zrobił mi w głowie rany otwartym. Żegnam poczciwe ciotki obsesyjnych wujów. Żegnam również wyjątkowych i rzeczywistych. Żegnam Wolverhampton, Sandford, Cromer oraz Damaszek. Ścieżka wzdłuż klifu ślizga się od rosy. Trudno się wspinać z takim zakażeniem. Muszę wydubać zepsute mięso i zapisić się na antenie. Samo powietrze musi mnie natchnąć. I must become infused with the very air. Zrozumiałeś to? Nie do końca. Znaczy na pewno umiera, tylko... Czy gdyby upierać się przy mojej teorii, to on chce się powiesić na tej latarni, ale... No, dokładnie. Bo jeżeli moja teoria jest prawdziwa, słuszna... Oślepiony paniką, głuszony rykiem zablokowanego ruchu pojazdu, z sercem, które zatrzymało się na drodze do Damaszku, Paweł usiadł na poboczu, zgarbiony jak pieprzone mewisko, jakby zużyteczny i skazany najgorszy kartograf z syfilisu, umierający pasterz kóz, jak zainfekowana noga, jak kamień nerkowy, który blokuje ruch Sandford i Exert. On nie był pijany, Estero, ani trochę. Wszystkie jego drogi, tunele i ścieżki nieuchronnie prowadziły do momentu zderzenia. To nie jest naturalny stan, nie powinien być posadzony wśród swoich chemikaliów, diagramów elektrycznych. W ogóle nie powinno się go nigdzie sadzać. Komentarze nafy są bardzo na miejscu. Dobra. On nie był pijany? Że on ją zabił. Może. No właśnie. I am the aerial. Jam jest anteną. Przy swym odejściu wyślę wiadomość każdej gwiazdy z osobna. Pozostało 5 minut. Wiem. Droga Estero, spaliłem swoje rzeczy, moje książki, tę kartę zgonu. Moja zostanie spisana na całej tej wyspie. Kim był Jacobson? Kto o nim pamięta? Donnelly o nim pisał, ale kimże był Donnelly? Kto pamięta jego? Malowałem, rzeźbiłem, ciosałem i rysowałem na tej przestrzeni wszystko, czego się od niego nauczyłem. Na tym wybrzeżu będzie ktoś, kto mnie zapamięta. Powstałem z oceanu niczym bezdenna wyspa. Spotkam się w postaci kamienia, stanę się anteną, latarnią, dzięki której o tobie nie zapomnę. Zawsze coś nas tu ciągnęło. Pewnego dnia my powrócą i wybudują sobie gniazda naszych i historii. Spojrzę na swoją lewą stronę i dojrzę lecącą u mojego boku Esterę Donnelly. Spojrzę na prawą stronę i zobaczę lecącego u mojego boku Pawła Jacobsona. Zostawię wyrzeźbione w powietrzu białe linie, które dotrą do stawek lądu i zostanie wysłane na pomoc. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Te białe linie.
pozostałe 3 minuty. Do księżyca? Tak właściwie do końca to nie wiem, o co chodziło. O to chodzi. A? Bardzo ładna gra. Dań co do myślenia. Piękna, tak. Nie wiem, czy będzie przez cały czas teraz czarny. Właśnie też nie wiem. Obróciliśmy się w nicę. Żegnamy się z wami. Tak. Ustawiamy was w zadumie. Nowa też już nas żegna. Komentowała dla was Awangarda Ciemności, czyli Lajer i Ruda. Cześć, jestem Ruda. Jeśli wam się podobało, zalajkujcie. Subskrybujcie. Tak. Bardzo nam to pomaga, bardzo nam to cieszy i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.